Radio PIK. Tu Polskie Radio PIK, poniedziałek 30 września. Humory dopisują gościom, to dobrze. Przed mikrofonem Marcin Kubczyk, Rozpoczynamy, jak zawsze o tej porze, radiokonferencję. Na przekór pogodzie. Czyli rozmowę z politykami z naszego regionu. Można nas już słuchać, można nas także podglądać na stronie radiopik.pl. Państwa i moi goście dzisiaj. Michał Krzemkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam państwa serdecznie. Andrzej Welkowek, porozumienie. Kłaniam się, witam. Ewa Mes, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Joanna Czerska-Tomas, Nowoczesna. Dzień dobry. W naszym toryńskim studio Tomasz Lenc, Platforma Obywatelska. Jeszcze nie ma pana posła. Mamy nadzieję, że za chwilę do nas dojdzie. <kuhy> Tamen Kaczan, Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, zaczniemy od tematyki zdrowia, ponieważ yy, główne ugrupowania polityczne często ostatnio wypowiadały się na temat zdrowia, a ostatnie konwencje dwóch ugrupowań dotyczyły właśnie problemów służby zdrowia. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło program Piątka dla zdrowia. Pokrótce go Państwu przypomnę. Podwojenie nakładów na służbę zdrowia do się 160 miliardów w roku 2024, czyli do poziomu 6% produktu krajowego brutto. Teraz mamy 4,9%. A więc do 6. Następne założenie funduszu modernizacji szpitali, czyli 2 miliardy na remonty i wyposażenie szpitali w nowoczesny sprzęt. Objęty tym programem mają być małe powiatowe szpitale. Dodatkowo co roku z tej puli 100 milionów na informatyzację szpitali, na walkę z biurokratyzacją na odciążenie lekarzy. Zapewnienie każdemu cyklicznie wykonywanych badań kontrolnych. Każdy pacjent otrzyma bon który zrealizuje w przychodni. Prawo i Sprawiedliwość jeszcze deklaruje objęcie szczególną opieką seniorów i osoby niesamodzielne. W każdym powiecie ma powstać dzienny dom opieki, a każdy szpital powiatowy będzie prowadził zakład opieki długoterminowej. Reorganizacja działającego od 70 lat Centrum Onkologii Instytutu Marii skłodowskiej w Warszawie. Czeka go rewitalizacja i rozbudowa, a ta ma być warta, proszę Państwa, 1 miliard złotych. Panie radny, Michał Krzemkowski, Prawo i Sprawiedliwość, bon dla każdego, w każdym powiecie dom opieki, każdy szpital powiatowy z własnym zakładem opieki długoterminowej. Niezwykle ambitne plany. No to nie są jakieś nasze fanaberie, to jest po prostu próba wprowadzenia w Polsce standardów zachodnioeuropejskich i, i, i należy tylko kibicować rządowi. Dadzą państwo żeby... radę? Wierzę, że tak. Już samo to, że planujemy budżet na przyszły rok bez deficytu, świadczy o tym, że stan finansów publicznych jest dobry, mamy wzrost gospodarczy wyższy niż było jeszcze parę lat temu, także wierzymy, że tych pieniędzy wystarczy. Na pewno zostało to wszystko bardzo dokładnie przeliczone. Wzrosty bywają i potem kończą się. No ale to trzeba jednak brać pod uwagę perspektywę tą, którą wynika z obecnej sytuacji, ani rząd nie może zakładać programów, które będą obniżać pewne standardy, tylko będą podwyższać. No chyba wszystkim nam na, ty, na tym zależy, żeby był postęp cywilizacyjny i żeby, żeby, żebyśmy wprowadzali pewne standardy. Wiadomo, że jak pewnych planów nie udaje się zrealizować, wówczas wyborcy wystawiają rządowi ugrupowaniowi, ugrupowaniu rządzącemu. Później ocenę. Natomiast sam plan jest ambitny i na pewno będziemy dążyć do tego, żeby go zrealizować. 160 miliardów za 5 lat na służbę zdrowia. To za dużo? Wszyscy mówią, że za mało. W Stanach Zjednoczonych idzie 17% PKB. Najbogatszy kraj, najpotężniejsza gospodarka chyba na świecie. Jedna z naj, w każdym razie na pewno. 17% procent No więc pan I też mówi, że za mało, więc sam pan redaktor się potwierdza się... widzi, że trzeba jednak ten wskaźnik wsparcia dla służby zdrowia podnosić. Podność. No i mam nadzieję, że wszystko będzie się dobrze układać w gospodarce i będziemy te pieniądze mogli na ten cel przeznaczyć. Andrzej Walkowiak, porozumienie? Wór bez dna, jak zawsze? No, no nasza do, tej służba pory, zdrowia? do tej pory w najnowszej historii politycznej już wolnej Polski to bywało tak, że kto zabierał się za reformę służby zdrowia, to raczej kolejne wybory polityczne przegrywał. Temat, no memento te, dla państwa. Te, temat wyjątkowo trudny, ale no akurat rządy Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości wyróżniają się tym, że to co... Prawica mówi, to potem realizuje i to realizuje nieraz w większym stopniu niż to, co zostało w kampanii powiedziane. Więc to akurat jest dobry prognostyk, ta zapowiedź i wiarygodny prognostyk. Ja tylko chciałem zwrócić na jeszcze jedną sferę uwagę, że te zapowiedzi nie przyniosą rzeczywiście skutków pożądanych, jeżeli nie zostanie uzupełniony i to w trybie takim niezwykle pilnym ogromny. Brak lekarzy, lekarzy specjalistów, ludzi, którzy masowo za czasów rządów Platformy Obywatelskiej emigrowali na zachód, żeby tam znaleźć godniejsze warunki pracy. Miejmy nadzieję, że ten trend zostanie zatrzymany i wskutek właśnie dobrej koniunktury gospodarczej i dobrych zapowiedzi dla rozwoju służby zdrowia, ci ludzie nie będą wyjeżdżać, pozostaną w Polsce i te braki zostaną w krótkim czasie uzupełnione. Deficyty ludzkie, fachowe. Mhm. Polskie Stronnictwo Ludowe w pewnym obszarze idzie jeszcze dalej niż Zjednoczona Prawica, jeszcze ambitniejsze jeśli chodzi o PKB, bo 6,8 o 80% Zatem podwyższenie nakładów na służbę zdrowia do minimum 6.8% PKB, podniesienie pensji wszystkim pracownikom w służbie zdrowia o 30%, szybsza diagnostyka, upowszechnienie działań na rzecz profilaktyki. Między innymi te punkty są w pakcie, pakcie dla zdrowia, bo tak to państwo nazwali, który zaprezentowali politycy PSL-u Koalicji Polskiej. Brakuje specjalistów i oni się od razu nie pojawią, a jeśli podniesiemy płace dla pielęgniarek, lekarzy i ratowników medycznych o jakieś 30%, to jest szansa na to, że za kilka lat będziemy mieli służbę zdrowia na dużo lepszym poziomie. Tak mówił Władysław Tofil-Bartoszewski, kandydat psl w wyborach do Sejmu. Ewa Mes, Pani Wojewoda. No więc tak, tak... Do tego, że służbę zdrowia trzeba naprawić i uzdrowić, to jesteśmy wszyscy zgodni. I chciałabym wierzyć w to, co zakłada teraz obecna ekipa rządząca, że uda się to zrealizować, bo służyć to będzie każdemu z nas. Idziemy jako polskie Stolicy Ludowe jeszcze dalej, bo twierdzimy, że i te 6% to, nie jest, to będzie za mało na to, żeby ta służba zdrowia zbliżała się do tych form, jaka, jakie panują na, na zachodzie Europy, a już nie mówiąc o o Stanach Zjednoczonych i proponujemy rzeczywiście przy 6,8 widzimy, że można by te pieniądze znaleźć uszczuplając składkę rentową, która przez jakiś długi czas jest odkładana i to nie byłoby y, negatywnym y, działaniem w stosunku do, do, do każdego mieszkańca, a dałoby pewną pulę pieniędzy na tą służbę zdrowia. No, no tak i tu jeżeli chodzi o to, że brak jest lekarzy, to wszyscy jesteśmy do tego zgodni, że rzeczywiście ten system kształcenia i kierowania na no te studia medyczne powinien być yy, y, roz, bardziej roz, rozwinięty, znaczy się więcej miejsc na tych uczelniach medycznych, ale też potem może bardziej przyjazna ta droga do specjalizacji i uzyskiwania odpowiednich tytułów, żeby, żeby był y, dany studentem, prawdziwym, dobrym lekarzem, którego brakuje nam na rynku pracy. Do tego jeszcze musimy zdiagnozować, w jakich dziedzinach nam brakuje tych lekarzy. Bo to nie jest tak, że w każdej nam brakuje, a często studenci te też wybierają poprzez analizę tego co jest bardziej ekonomicznie opłacalne i biorą te specjalizacje, a nie te, które tak jak już tu też koledzy wspomnieli, że mimo wszystko jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje, więc tych lekarzy o specjalności, które będą na tych przewlekle chorych czy, 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 czy geriatriach pracowali też potrzeba, a jak na razie wiem to ze swojej pracy, że akurat te kierunki nie były nigdy popularne. Zapewne Zapewne bez wspólnego reformowania służby zdrowia ponad podziałami politycznymi, to nie uda nam się nic dobrego zrobić. I jeszcze taki apel i prośba, bo zawsze tak. Co ekipa, to od nowa zaczyna tą reformę służby zdrowia. Ja tak obserwuję, bo za mnie zaczęto mówić o osieciowaniu szpitali. I okazuje się jednak, jak tak człowiek rozmawia, czyta, to nie do końca sprawdziła się ta, ta droga poprzez sieciowanie, szpitali a do tego szpitale powiatowe gdzie w obecnym um, y, stanie prawnym mają określone wymagania żeby być szpitalem powiatowym to już kiedy byłam wojewodą spotykałam się ze starostami i rozmawialiśmy o tym czy nie warto by było żeby ten Szpitale powiatowe tworzyły takie organizacje no, mini regionalne, dwa, trzy powiaty razem, i w ten czas, żeby się uzupełniały odpowiednimi oddziałami, co też by zmniejszyło koszty w danym szpitalu powiatowym, ale nie byłoby uciążliwe dla pacjenta, bo nie byłyby to aż tak długie odległości. Nasze Można miasta. By pomyśleć, powiatowe... Pani Wojewoda, dlaczego o tym wcześniej nikt nie pomyślał? Ale mamy Rozmawialiśmy o tym, mamy, o tym, ale prawda? nieskończone. Ale warto. Teraz jest obecna ekipa rządząca, cztery lata. I też jakoś nie udało się to... Na pewno wszyscy widzimy i na pewno jesteśmy zgodni, że ponad podziałami rządu wsiączmy do są tego, najlepsze. co ma mm. służyć może, każdemu z no, nas. Nie, no, niestety mamy jedno zdanie dosłownie. W Gruziącu wybudowany szpital powiatowy, który prawdopodobnie jest największym szpitalem powiatowym na świecie i wiemy, jaka jest Wiem, jego absurd, ja był, megalomania yy, absolutna i absurd inwestycyjny państwo, w no szalone, rynku, tak, na, w regionie lekarskiego. Także zgadzam się, szanowni państwo, słuchacze, jest to prawda, ja Również mm -hmm. miałam ten problem, tak. i, i mocno go zawsze akcentowałam, że nie taki szpital nam potrzebny na peryferiach. Nie. I Anna Czerska tomas nowoczesna. Lekarzy nie było i nadal nie ma. Kiedy ostatnio rozmawiałam właśnie z lekarką, ona powiedziała, że sytuacja jest dramatyczna. To znaczy, oprócz tego, że do gabinetu nie jest w stanie zrekrutować um, lekarzy, a to um, rzeczywiście ten nabór jest coraz większy, ale jednocześnie coraz więcej ludzi wyjeżdża na. Zachód. E, dlatego nad tym powinniśmy się pochylić i pomyśleć, co można zrobić, aby studentów zatrzymać, ponieważ studentów mamy z całego świata. Zjeżdżają do nas, studiują, po czym wyjeżdżają i tyle z tego e, mamy. Jeżeli mówimy tutaj o działaniach prozdrowotnych, to warto się pochylić nawet też nad tymi najmniejszymi działaniami. Jeszcze do niedawna e, dostawaliśmy do skrzynek zaproszenia na badania profilaktyczne. Badania mamografie, badania piersi. po wycofaniu tych zaproszeń te badania nadal są. Ale po wycofaniu zaproszeń do skrzynki drastycznie spadła liczba kobiet, które rzeczywiście się badają. Dlatego czasami tu nie zależy też od y, wyposażenia szpitala, od liczby lekarzy, ale od takich działań, powiedziałabym nawet y, promocyjnych. marketingowych, mhm. promocyjnych, tak z mojej działki, bo rzeczywiście tego typu działania zmniejszają wykrywalność, co za tym idzie więcej pieniędzy trzeba będzie przeznaczyć na leczenie ludzi, nie mówiąc już o tragediach ludzkich. Przenieśmy się do Turunia, zatem, szanowni państwo, w naszym toruńskim studio. Goście również, czy mamy już Tomasza Rencza z Platformy Obywatelskiej? Tak, tak. jest od początku. Dzień dobry no, tak, panie, panie pośle. Nie się spóźniłem. Dzień dobry. Koalicja Obywatelska wprowadzić zmiany na sorach w efekcie których na diagnozę nie powinno się czekać dłużej niż 60 minut. Skrócenie kolejek do specjalistów. Na wizytę mamy czekać nie dłużej niż 21 dni. Unowocześnić i dofinansować opiekę onkologiczną, głównie z funduszy unijnych. I tutaj kłania się wprowadzenie tzw. europejskiego programu walki z rakiem, o którym Państwo mówią, którego celem byłoby osiągnięcie wyleczalności nowotworów na poziomie najbardziej nowoczesnych państw Europy Zachodniej. Finansowanie in vitro i znieczulenia przy porodzie taki Dawa Błońska i Janina Ochojska mówiły, że są europejskie pieniądze na programy lecznicze, więc im lepszy program przedstawimy my, tym większe pieniądze możemy dostać. Panie pośle. Rzeczy rzeczywiście jest tak, że jest szansa na pozyskanie 100 miliardów złotych przez Polskę właśnie na zainwestowanie w służbę zdrowia, która tych pieniędzy na pewno potrzebuje. No i chcemy zadeklarować, że to pieniądze będziemy zabiegali dla Polek i Polaków, którzy. Na pewno tych pieniędzy potrzebują, żeby podnosić w Polsce standard opieki medycznej. Natomiast chcę powiedzieć generalnie, bo wiele z moich przedmówców o tym mówiło, że mamy problem polegający na tym, że zmieniono system finansowania szpitali. Yy, przyznał to premier Warawiecki, przyznał to minister Gowin w ostatnim czasie, że jest to porażka, że większość szpitala prywatowych jest poważnie zadłużona. Wiąże się to z tym, że wprowadzono tak zwane ryczałtowe rozliczanie usług medycznych, Poprzednio było tak, że z Narodowym Funduszem Zdrowia poszczególne szpitale prowadziły negocjacje, rozmowy. Jeżeli były nadwykonania w porodach, w poszczególnych zabiegach czy poszczególnych badaniach medycznych, no to z Narodowym Funduszem Zdrowia dany szpital, dana dyrekcja prowadziła dialog dotyczący zapłaty za te nadwykonania, które były niezbędne dla utrzymania poziomu zdrowia czy opieki medycznej na terenie danego powiatu czy danego miasta. Tutaj się kłania oczywiście problem Grudziądza, o którym była uprzejma też pani powiedzieć przed chwilą. Ja bym nie nazwał Grudziądza peryferiami. To, to przepraszam, że. że to na to o zasięgu miałam na myśli. Nie Kujawska o Grudziądzu, tylko o oddziaływania. Ja domyślam się, domyślam się, że miała Pani dobre intencje, i tutaj się co do tego zgadzamy. Bo przypomnę, że ten szpital w Grudziądzu, a wiemy o tym wszyscy, bo się tym bardzo interesujemy tak naprawdę przyjmuje pacjentów i z Warmińsko-Mazurskiego, i z Mazowieckiego, bo rzeczywiście nie jest mały i ma szereg e, oddziałów, które pozwalają na przyjmowanie pacjentów także spoza województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast zadłużenie tego szpitala, to jest kwestia ciągnących się zobowiązań od lat poprzednich. Dzisiaj szpital nie przynosi strat. Dzisiaj szpital wychodzi na swoje, ale niestety ma zadłużenia, które będzie musiał w przyszłości spłacić. Ale nie, nie skupiajmy się na mhm. szpitalu grudziąckim, bo mówił pan o kilku rzeczach, o których Mówi koalicja obywatelska. Ja się bardzo w ogóle cieszę, że rozmawiamy o, w kampanii wyborczej o poważnych sprawach. Rozmawiamy właśnie o służbie zdrowia, a nie o jakichś zastępczych tematach. I rzeczywiście jest to problem dotykający wszystkich Polaków. Mówimy o tym, żeby do specjalisty e, tak zorganizować drogę, żeby. 21 dni to był ten minimum czasu, który pozwala dostać się do specjalisty. Dzisiaj idziemy do lekarza pierwszego kontaktu, on wypisuje skierowanie, czekamy w takim razie na przyjęcie do lekarza. Jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że konieczne są badania, wypisuje kolejne skierowanie, to jest kolejne kilka miesięcy. I uważamy, że lekarzowi należy zabrać też tą biurokratyczną pracę, tą taką administracyjną, żeby on miał więcej czasu na przyjmowanie pacjentów, co mam nadzieję zwiększy ilość osób, których będzie mógł przyjąć. Rzeczywiście sor są problemem. No, co chwilę mamy jakieś głośne sprawy, że trafił pacjent na SOR, że został odesłany raz, drugi, trzeci, były przypadki śmiertelne. Uważamy, że system, w którym po pierwsze pacjent jest 60 minut poddany opiece i dowiaduje się przede wszystkim, coś dalej będzie z nim działo. Jak, jaka jest sytuacja, jakie ma wyniki, e, czy wymaga to dalszego leczenia, czy trafi na oddział, czy też może e, iść do domu, to też wymaga e, jak gdyby dobrej organizacji, ponieważ no, ludzie na tych starach spędzają nieraz kilka godzin i nie wiedzą, co się dalej z nimi wydarzy. E, mówiliśmy też o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy i chyba... Dotyczy to wielu Polaków, czyli bezpłatne przekrojowe badania dla każdego Polaka, który ukończył 50. rok życia. Chodzi nam o to, żeby wyeliminować sytuację, że ludzie nie prowadzą badań i nie diagnozują u siebie poważnych chorób, a wcześniejsza diagnoza powoduje, że możemy szybciej leczyć, ponosić mniejsze. Koszty. Następną rzeczą, o której mówiliśmy, to są darmowe szczepienia. Powtarzam, darmowe wszystkie szczepienia dla dzieci zgodnie ze standardami światowymi. Dzisiaj sam jestem rodzicem, mam małe dzieci, wiem, że za niektóre szczepionki musiałem zapłacić, nie były to małe sumy, a niektóre rzeczywiście podlegały refundacji. Uważamy, że tutaj, w przypadku dzieci, należy refundować wszystkie konieczne szczepienia, jeżeli to jest niezbędne dla utrzymania zdrowia naszych dzieci. E, przyznanie szerszych uprawnień farmaceutom. Tutaj chodzi o to, żeby odciążyć przychodnie i szpitale w takich drobnych usługach medycznych, jak szczepienia czy, czy zastrzyki. Jest to możliwe, są kraje, gdzie takie zasady funkcjonują. E, e, chcemy wprowadzić samorządowe, powtarzam, samorządowe stypendia dla studentów medycyny, już od drugiego roku studiów, żeby dać możliwość ludziom podejmowania właśnie studiów i wsparcia samorządów, które później mogłyby takie osoby u siebie na terenie gminy na swojej zatrudniać doinwestowanie leczenia ambulat ambulatoryjnego yy, przy, przy szpitalnych przychodniach, to rzeczywiście kuleje i też wymaga jak gdyby pozytywnego spojrzenia. No mm -hmm. i całkowite przywrócenie nocnych i świątecznych podstawowych dyżurów yy, opieki zdrowotnej. Jak wiadomo jest z tym problem w tej chwili w nocy. Na przykład w Toruń. Jeżeli coś się komuś stanie w nocy w Toruniu, to najbliższa przychodnia jest w Ciechocinku, szanowni państwo. Trzeba jechać do Ciechocinka z nogami, przypadkami takimi, które wymagają... Yy, pomocy ambulatoryjnej. Była u mnie niedawno mieszkanka Torunia, która opowiadała, że nie wiedziała o takiej sytuacji. W związku z tym z dzieckiem, które w nocy bardzo miało duże problemy zdrowotne, musiała wziąć taksówkę, jechać do Ciechocinka i wrócić. No, są mhm. problemy, o których naprawdę warto Zatem rozmawiać. Jest długa i... ich lista, to prawda. Powołanie tak samo centrum leczenia nowotworów poszczególnych narządów. Dzisiaj jest taka sytuacja, że no, mamy centrum onkologiczne w Bydgoszczy, zresztą nieźle wyposażone. Natomiast my mówimy o tym, że w związku z ilością nowotworów w Polsce należałoby wprowadzić system. Centrów leczenia nowotworów poszczególnych narządów, aby wyspecjalizować lekarzy, szpitale, jeżeli chodzi o, o rodzaje nowotworów, bo to już już plaga, która strasznie nas dosięga. Widziałem statystyki, że ponoć za 20 lat co piąty porak może zachorować na nowotwór, więc jest się czym martwić mm. i musimy się na to przygotować. I no, to jest troska wszystkich ugrupowanych no, jak, jak słyszymy, długa lista tego. I rzeczywiście tego kwestie zdrowia są, są bardzo mm. ważne dla, dla Polaków i cieszę się, że są ważne dla partii politycznych, które 13 października będą. Konkurowały o wyborców, jeżeli chodzi o głosy na następne 4 lata. Damian Kaczan, KUKIS 15. Szanowni Państwo, bardzo to jest budujące, że ze wszystkich stron tak naprawdę mamy dość podobne pomysły, zapatrywanie na to, jak tutaj wspomóc naszą ochronę zdrowia. Bardzo ważne jest to, o czym już wszyscy wspominaliśmy, czyli brak lekarzy. Lekarze mają trudne warunki pracy, za co są może też właśnie nie dość dostatecznie wynagradzeni. Ale kwestia wynagrodzeń to jedno. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że wśród takich warunków do życia. Dla lekarzy jest nie tylko to, ile zarabiają, ale też ile się zabiega im z pensji. Dlatego warto też pamiętać o tym, że kwestie nawet podatkowe mają wpływ na decyzje absolwentów kierunków medycznych, mm -hmm. na to, czy zostać w Polsce, czy wyjechać gdzieś za granicę. Wysokość kwoty wolnej od podatku, zwłaszcza właśnie wśród osób na, zalieszanych do klasy średniej, ma istotne znaczenie co do tego, w jakim państwie chcą żyć i zarabiać, budować swoje, swoją przyszłość. Dlatego też nie możemy te, tych dwóch kwestii rozdzielać. Trzeba zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia, na wynagrodzenia dla lekarzy, na profilaktykę i wczesne Działania lekarskie, zgadzam się z panem Lencem, że należy wspierać tę nocną i świąteczną opiekę zdrowotną i też o to, to, o czym wspominałem dwa tygodnie temu, czyli zwiększenie efektywności pracy lekarza poprzez odformalizowanie jego pracy. To jest bardzo ważne, dlatego że... To także jest w, w programach poszczególnych pacjent... ugrupowań rzeczywiście. Tak, pacjent w tym momencie czuje się bardziej jak petent w urzędzie, niżeli jak yy, osoba, jak którą należy się zaopiekować, mhm. tak? Dziękuję bardzo. Tak. Przejdźmy do następnego tematu, bo czas nam ucieka, pozwolą Państwo. Ej. Ale w zasadzie o naszym zdrowiu nadal to będzie, bo coś, co nas tutruje, szanowni państwo, wydawałoby się, że 250 km stąd, jeśli akurat chodzi o Bydgoszcz. To roni Włocławek, znacznie bliżej. Ej. Zatem nasza stolica, a w niej czajka. Czajka, fajny ptak, natomiast tu chodzi o nazwę oczyszczalni ścieków, która nam zrzuciła to, co zrzuciła, a potem dowiedzieliśmy się jeszcze innych historii o tejże właśnie oczyszczalni. Kolejni świadkowie wskazują miejsca składowania odpadów. Tak mówił kilka dni temu na antenie polskiego Radia PIK Ireneusz Stachowiak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Świadkowie pojawiają się na terenie gminy Jeziora Wielkie i mówią o składowaniu odpadów właśnie z czajki. Dowodów stuprocentowych na to nie ma, ale jesteśmy coraz bliżej prawdy. Zresztą wnoszono o odpowiednie śledztwa i te zostały wszczęte. E, sam dyrektor, sam prezes Stachowiak złożył zawiadomienie do prokuratury krajowej o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie osadów z warszawskiej oczyszczalni, bo przypomnę, państwo na pewno wiedzą, ale przypomnę o tym również, że Czajka to nie tylko to, co się stało, że z, z, z awaria, rurociągu i zleciały nam prosto do Wisły nieczystości, ale również ładnych kilka miesięcy wcześniej doszło do awarii spalarni. Spalarnia do teraz zdaje się nie została naprawiona i odpady, które powinno się spalać, są wywożone. Czy zgodnie z prawem, czy w takie miejsca, czy ci ludzie, którzy to robią, powinni to robić? Pojawia się mały szereg znaków zapytania. Michał Krzymkowski. No przede wszystkim, no, jeżeli to się potwierdzi, że, że te odpady są składowane i zakopywane w ziemi, to będzie niebywały skandal, bo bowiem tego rodzaju odpady ich przeznaczenie jest takie, żeby je spalać w specjalnych spalariach, my w Bydgoszczy taką spalarnię posiadamy. I należałyby osoby odpowiedzialne za migrację, gdyby tych odpadów powinny zawierać stosowne umowy na spalanie tych odpadów w innych miejscach, jeżeli to się odbywa w inny sposób, to jest to skandaliczne i tu rzeczywiście to śledztwo powinno to wykazać mhm. i osoby powinny być za to odpowiedzialne, surowo ukarane, bo to jest po prostu niezgodne ze standardami cywilizacyjnymi, które w obecnym e, stanie prawnym funkcjonują i trzeba z tym zrobić mhm. porządek. To, i to bardzo mnie to martwi, że to akurat naszego województwa dotyczy i to takiego obszaru rzeczywiście bardzo cennego krajobrazowo. I Gmina Jeziora nie. Wielkie, jak powiedzieć. Andrzej Walkorek, Porozumienie. No cóż tu dodać, no chciałoby się powiedzieć, że należy współczuć warszawiakom, ale to już niestety nie tylko Warszawę chodzi, że mają takiego włodarza miasta, który absolutnie według mnie nie ma kompetencji do tego, żeby kierować tak wielkim organizmem, a na przykładzie tych awarii, o których mówimy, widać to jak na dłoni, ponieważ przypomnę, że prezydent nie tylko nie zabiegał, ale wzbraniał się przed pomocą państwa, żeby jak najskuteczniej i najszybciej i kompleksowo walczyć z... Z, ze skutkami tych, tych awarii. Także sytuacja jest wyjątkowo poważna, kompromituje trochę nas. Również na arenie międzynarodowej mam na myśli tutaj obszar krajów nadbałtyckich, bo tam też już jest wyrażone zaniepokojenie. To taka moja jedna refleksja. I druga, właśnie w tym w ostatnich kilkunastu dniach przez Polskę tutaj przewinęło się kilka protestów organizacji ekologicznych, czy to też Greenpeace, czy jakieś strajki klimatyczne miały miejsce. Zadziwiające jest to, że żadna z tych organizacji nawet się nie zająknęła no, na temat tego, polityka. Na tego problemu. Tak, dziękuję okay. bardzo. Ewa Mez, Polskie Stronnictwo Ludowe. No, tak, Ochrona środowiska to i dla mojego grupowania i dla mnie osobiście jest to bardzo ważny temat i z takim niepokojem wsłuchiwałam się w informacje, w jakie płynęły właśnie nasze regionalne o tym, że, że właśnie w okolicy gminy Jeziora Wielkie są wywożone odpady, które nie powinny się znaleźć, ale jak głębiej się tam, jak się zagłębiałam w ten Temat to w zasadzie jest na, na niepotwierdzone jeszcze, czy, bo podmiot, który tam wozi te e, odpady z tej oczyszczalni czajkami, mimo wszystko ma e, wszystkie pozwolenia. I teraz, czy on w międzyczasie, czy, czy między tym wywozi to, czego nie powinien wywozić, no to już służby i inspekcje muszą ustalić. Sprawdzić, tak. A to, co wywozi, to mam nadzieję, że jest na tyle sprawdzone, że podlega kompostowaniu i potem jest to używane jako nawóz, bo to jest poddawane badaniom. Zresztą każdy z nas z tym, z tym się o to się otarł i ociera, że, że no produkujemy różne odpady, produkujemy różne nieczystości, które coś z nimi trzeba zrobić, więc sposób właśnie spalarnia, która miała spełnić swoją rolę i, i, między, i jak rzeczywiście no to jest spalany, a zwożone i, i, i nie tak składowany, Szkoda, że to jest problem również tutaj dla naszych

Tyle będziemy żyć, ile pszczół będzie latało wokół nas, bo to jest nasz żywot ludzki, więc każdemu, każda roślinka, każdy kawałek tej ziemi powinien być bliski, mm -hmm. żeby jej nie zaśmiecać, O czym również wspominam przy okazji wyborów, bo też zaśmiecamy tą naszą ukochaną Polskę. Joanna czerska Tomasz Nowoczesna. Z informacji, do których dotarłam, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągu w Warszawie wynajęło pięć firm, które miało zająć się utylizacją i wywozem tych nieczystości i od grudnia ta akcja trwała ponad 13 prawie 14 milionów złotych. W związku z tym, jeżeli na końcu tego łańcucha zleceń podpisanych umów odnośnie utylizacji nieczystości znalazła się jakaś jedna e, firma czy jedna osoba, która rzeczywiście swoim działaniem zagraża naszemu środowisku, to oczywiście powinna być ukarana. Natomiast, jeżeli panowie się tak oburzacie, to mam propozycję, żebyście też zajęli się terenami pozachemowskimi, bo tutaj mamy też duże pole no, ale do kto działania. Się oburza, ja nie, się Nie rozumiem, do, do czego pani? No pije w tutaj tej pan chwili. mówi o tym, że władza miasta nie działa sprawnie Warszawy. Ja i... no, pani może że uważać że jest na... jest Natomiast mamy też jest. swoje rzeczy, które, którymi powinniśmy się zająć już od dobrych kilku lat, które są już nie na stanowisku isku miasta, nie na poziomie miasta, ale wyżej niestety do zaopiekowania za, za tak, i rozwiązania tego problemu. Tak, o tym, że tak. ani miasto sobie z tym nie poradzi, a kto wie, czy nawet władze centralne. Czy nie będzie trzeba jakiejś szeroko zakrojonej pomocy w sprawie Zachemu? Tak nawet i międzynarodowej? No to przede wszystkim syndek się Dobrze. powinien wywiązywać ze ale... swoich obowiązków. bo Tu to jest rzeczywiście mnóstwo, to jest sytuacja, mnóstwo tak? wątków, zbyt dużo. Szkoda, że u żeby tak, to wszystko no, nikt nie, nie mówi, że tu nie ma problemu. No, no, problem no, ale jest ogromny. To co mamy sobie tak piłeczkę odbijać? No. Jeżeli pani uważa inaczej, że pan prezydent zachował się sprawnie i zrobił dobrze. wszystko. Co Pozwolą jest? państwo, to... przejdźmy dalej. co masz... Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska w naszym toruńskim studiu. Hmm. Kolejny raz powtórzę, że bardzo dobrze, że w tej kampanii rozmawiamy o poważnych sprawach i rozmawiamy w tym momencie o ochronie środowiska i o, Tomasz, szerszy kontekst. Dobrze, że mamy spalarnię śmieci pod Bydgoszczą, która obsługuje rejony Kujawsko-Pomorskiego, w większości powiatów, e, ale przypomnę jednej bardzo ważnej rzeczy. Od wielu miesięcy, szczególnie latem to było dostrzeżone, Byliśmy świadkami ogromnej plagi w całym kraju, podpalania nielegalnych składowisk śmieci. Tu w Toruniu, w na wylocie na Bydgoszcz, tuż za Centrum Handlowym Plaza też odkryto duże nielegalne składowisko z chemikaliami, jak się okazało, które jest bardzo niebezpieczne. Ale dzisiaj prawo jest takie, i to mówię do wszystkich obecnych w studio i, i przyszłych parlamentarzystów, co mi uświadomił pan Wojciech Szczęsny, to jest radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kandydat też do Sejmu z powiatu Żnińskiego, osoba zajmująca się bardziej kwestiami ochrony środowiska i ekologii, że dzisiaj firmy zakładają działalność gospodarczą. Przywożą z zagranicy ogromne ilości toksycznych, niebezpiecznych śmieci, składują je na terenie danego obszaru w powiecie. A jeżeli wyrejestrują swoją działalność gospodarczą, to te śmieci przechodzą w zarządzanie i problem ma powiat. Jeżeli już tych śmieci sprowadzonych z zagranicy jest tak dużo, że one nie mieszczą się na danym terenie, to są podpalane no to już w ogóle. I szkodzi środowisku nam wszystkim, i jest w ogóle bulwersujące. Jest to problem, który jest bardzo poważny i którym naprawdę należy się zająć. Musimy mm -hmm. ograniczyć kwestię importowania toksycznych, niebezpiecznych śmieci z zagranicy, bo po prostu mafie śmieciowe z tego żyją. Mieliśmy naprawdę w tym roku ogromne ilości tych pożarów. E, wiem, że reagował także rząd w tej sprawie, ale niestety temat do dzisiaj, jeżeli chodzi o kwestie ustawowe, nie został poprawiony i naprawiony, i sytuację mamy jako mamy. Teraz wracając jeszcze do spraw ochrony środowiska jako takich. Oczywiście wszyscy się martwimy o sytuację w oczyszczalni ścieków Czajka. Jeżeli by nastąpiła awaria w oczyszczalni ścieków w Toruniu, tuż przy siedzibie ojca Tadeusza Ryzyka, tym bardziej bym się martwił o to, że ta awaria może zanieczyszczać środowisko. Tak samo jak martwię się o to, że Warszawa miała tego pecha, że doszła tam do awarii. Natomiast, tak jak pan redaktor powiedział, i tutaj przychylam się do pana opinii, są pogłoski, ktoś coś powiedział, są podejrzenia. Rzeczywiście niech odpowiednie instytucje się tym zają. Sanepid, prokuratura wyjaśni, sprawdzi. Bo jeżeli rzeczywiście jest tak, jak mówi pani e, e, wojewoda, że e, to są firmy, które mają podpisane umowy z miastem Warszawa, robią to legalnie, mają te certyfikaty i papiery, no to też ta kwestia musi zostać wyjaśniona. Co tam jest składowane, czy to jest bezpieczne, czy nie jest bezpieczne. I tą sprawę bez dwóch zdań trzeba, trzeba wyjaśnić. Natomiast w ogóle kwestia ochrony środowiska czystości powietrza. No i kwestia zachemu. Dwa zdania powiem na ten temat. Nie chcę do nikogo odbijać piłeczki. Zachem to tereny należące do państwa. W związku z tym to jest troska wszystkich parlamentarzystów. Od kilkudziesięciu długich za... lat, tak. Dokładnie. To są tereny państwowe i czytam z przerażeniem, że kolejne analizy, publikowane w internecie kilka dni temu, piszą, że Bydgoszcz Jej. znajduje się na bombie ekologicznej. No w, tak. na razie nic nie udało się w tej sprawie zrobić. No wiadomo, zawsze brakuje tych pieniędzy. Natomiast ja trzymam kciuki, chyba wszyscy, bo już o tym kiedyś w studio rozmawialiśmy, za projekt unijny, którym kieruje Sejm Marszałek Piotr Caubecki, bo jak wiemy negocjuje z Komisją Europejską pieniądze właśnie na rekultywację terenów pozachemowskich z pieniędzy unijnych. Wiem, że jest ogromna szansa na otrzymanie tych środków. Wtedy rzeczywiście problem zachemu byłby... Załatwiony, a na to są potrzebne ogromne środki. Może się uda, że w przyszłej perspektywie unijnej, właśnie z Komisji Europejskiej, otrzymamy na to środki. To jest bardzo ważne dla Bydgoszczy i regionu, abyśmy właśnie te rekultywacje Zachemu w końcu zaczęli robić i doprowadzili do szczęśliwego końca. Mhm. Tak, to jest rzeczywiście, rzeczywiście bardzo, bardzo wielki problem. Proszę Państwa, mieliśmy tutaj w naszym programie do powiedzenia jeszcze o innej rzeczy, ale, ale wydaje mi się, że że wydarzenia są takie, że musimy o nich powiedzieć. Przed chwilą media zaczęły informować, że nie żyje Kornel Morawiecki, no. ojciec premiera, to wiadomość, tak. działacz niepodległościowy sprzed wielu, wielu lat, polityk do tej pory przecież jeszcze marszałek senior. Tak, Szanowni, jego państwo, Szanowni państwo, mamy jeszcze chwilę, żeby o tym może porozmawiać, jeśli ktoś z państwa chciałby zabrać głos, bo myślę, że warto. To wielki, wielki Polak, Ale któremu niekolwiek. wartości niepodległościowe były, bliskie, były. Były, były wyjątkowo bliskie, wy, wyjątkowo człowiek zasłużony dla wolnej Polski, dzielny do końca. Także naprawdę trudno w tej chwili mi też zebrać, że tak powiem, się do, do jakiejś tam głębszej analizy, ale, ale, ale strata rzeczywiście jest dla Polski ogromna część jego pamięci. Nazwisko znane, no do końca wielkie, końca ale news, nieco z boku. Do końca, końca niósł te ideały chyba. Solidarności, których niestety wielu działaczy organizacji jest. się w trakcie transformacji ustrojowej wyparło. Kornel Morawiecki jednak był przykładem tego, Działacza solidarności, który do końca stał na straży tych wartości. I to jest na bez wątpienia wielka strata i, no i taka bardzo symboliczna niestety. Chcę Ale też w kontekście że... tego, o, że dzisiaj powiedzmy. mówimy o służbie zdrowia, to popatrzcie rzeczywiście, choroba nowotworowa, która nie pozwoliła uratować mu w no, Każda jest doleczalna, no, prawda? Nie, 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 no, nie, tak, nie tak. każdy. Ale może byśmy wrócili do, do postaci pana Morawieckiego, tak, to, bo to jest bardzo ważne. Tak. Znaczy, w, na szczęście w Sejmie jest taka a, dobra tradycja, że gdy odchodzi parlamentarzysta obecnej kadencji, czy wcześniejszych, kiedyś pełniący swoje obowiązki, zawsze marszałek Sejmu o tym pamięta, zawsze mówi się w jakich kadencjach dany parlamentarzysta pracował dla ojczyzny. Żegnamy się z tą osobą. Też krótką modlitwą na sali obrad jest przypomnienie nazwiska tej osoby. Na pewno Kornel Morawiecki był osobą bezkompromisową, osobą, która miała silny charakter, która zawsze wiedziała do czego dąży, czego chce i, i była dość jednoznaczna w swoich poglądach. Taki twardy, twardy człowiek. Przeszedł okres komunizmu. W którym to okresie no, nie było mu na pewno lekko żyć. Był prześladowany przez ówczesną władzę, był, był e, represjonowany. Zresztą jak wielu parlamentarzystów jeszcze zasiadających w polskim Sejmie, bo ten Sejm nie jest aż tak odległy od tych czasów, więc mamy takich parlamentarzystów niemało i w PiSie, i w Platformie. Nie wiem, czy w polskim stronnictwie ludowym, ale kolega Antoni Mężydło nie na tak, przykład, który siedział w więzieniu przecież w okresie stanu wojennego, więc on się nawet przyjaźnił z Kornelem Morawieckim, bo mi o tym mówił. No, to jest takie pokolenie, które w tej chwili odchodzi z polityki, a nie, nie, niekiedy odchodzi z życia. Pokolenie, które w okresie komunizmu właśnie bezkompromisowo walczyło o swoje racje, o swoje poglądy. W, już w nowej rzeczywistości po 1989 roku próbowało też tej w polityce zaistnieć, zabierać głos, wpasować się w programy partii politycznych. Bardzo różne drogi tych osób, które w okresie stanu wojennego i wcześniej działały w Solidarności, poszły, jedni znaleźli się w jednych grupowaniach, drugi w drugich. Ale Kornel Morawiecki był kimś na pewno, kto będzie w polskich podręcznikach historii wspomniana jaka ta osoba, która wywarła ważny wpływ na to, co się w Polsce działo. Szanowni Państwo, człowiek, który został premiera. wyrzucony z własnego kraju, deportowano go w 1988 roku. W kwietniu bez prawa powrotu. Myślę, do kraju. że o pewną refleksję powinni Ażbywa się też powiat. pokusić ci, którzy tak niedawno krzyczeli w twarz na jednym z protestów na ulicy panu Kornelowi Morawieckiego, Morawieckiemu, będziesz siedział, będziesz siedział, będziesz siedział. Przepraszam, to też takie spontaniczne, ale e, taki. Obrazek utkwił mi w pamięci sprzed kilku miesięcy. Jak to nie warto nieraz zachowywać się niegodnie, hamsko i skandalicznie, szczególnie wobec takich postaci. Mamy tutaj wśród nas bardzo młodego działacza. Jeśli pan Damian pozwoli tak go nazwać, z Cookies 15. Bo w 2015 roku Kornel Morawiecki uzyskał mandat właśnie z ugrupowania Cookies 15. To też tak. krótki jego romans z tym ugrupowaniem, ale jednak. Co? To prawda. To, że pan Kornel Morawiecki wystąpił z klubu Kukiz 15 nie zmienia jego do wielkich zasług dla Polski i oczywiście w, w, należy oddawać cześć jego pamięci, bo to wielki Polak. Ale też tak prywatnie chciałbym przekazać może za pośrednictwem tej anteny wyraz współczucia dla rodziny pana kornela. Wszyscy będziemy dobrze go wspominać, niezależnie od tego, jakie były polityczne ruchy, dlatego że możemy się różnić co do poglądu na to, jak należy prowadzić politykę, ale Wszyscy jesteśmy patriotami, mam nadzieję, i po prostu każdy ma swoją drogę tego patriotyzmu. Więc również przyłączam się do wszystkich dobrych słów, które padły tutaj na temat osoby pana Kornela Morawieckiego, cześć jego pamięci. Czasem na najważniejsze nagrody trzeba czekać długo, choć pewnie nie on, nie on dla nagród to robił, jeśli, jeśli cokolwiek. Nie musimy go znać osobiście, żeby wiedzieć że jeśli się jest taką postacią, to nie dla nagród się działo. Pozwolę Państwu, że przytoczę. 27 września, trzy dni temu, został uhonorowany Orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej. Tak podano w uzasadnieniu. Ale to nie koniec. Wczoraj. Kornel Morawiecki został laureatem wyróżnienia Drzwi do Wolności. Nagrodę przyznano podczas gali zamknięcia festiwalu filmowego Niepokorni, Niepokorni, Niezłomni Wyklęci w Gdyni. Wyróżnienie jest przyznawane za odwagę i poświęcenie bohaterom wspierającym działaczy i liderów podziemia oraz Solidarnościowego i Niepodległościowego, jak również osobom, które w niezłomny sposób propagują ideę wolności. E, oby wśród nas wszystkich znaleźli się tacy, którzy będą chcieli nieść. Coś, co miał ze sobą Karol Morawiecki dla nas wszystkich. Proszę Państwa, nie spodziewałem się tego, ale takim smutnym akcentem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Michał Krzemkowski, Andrzej Walkowiak, Ewa Mes, Joanna Czerska, Tomasz Lentz, Damen Kaczan byli Państwo moimi gośćmi. Za uwagę dziękuję. dziękuję. Marcin do... Kupczyk, do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję. Do zobaczenia, dziękuję. Polskie Radio.